Przed mikrofonem Alicja Górska, kłaniam się. W imieniu gospodarzy mam zaszczyt Państwa powitać na uroczystej gali 25-lecia samorządności w Polsce. Zastanawiałem się, o czym powinienem powiedzieć, ale okazało się, że pan Marek Jackowski, któremu dziękuję za przygotowanie tego filmu, akurat tak to połączył, że wszystko, co miałem w głowie, prawie wszystko zostało powiedziane już przed chwilą, więc nie powinienem za dużo mówić. Ale kilku słów zabrakło. Dziękuję wszystkim, którzy przez te 25 lat pracowali nad tym, jak wygląda samorząd w Sianowie, jak wygląda Sianów, jak wygląda gmina. Mieliśmy okazję posłuchać wspomnień każdego z burmistrzów. Każdy mówił o tych rzeczach, które się udały, które były ciekawe. I każdy w swojej pracy przez krótszy, przez dłuższy okres realizował jak najwięcej z tego, co potrafił, jak najwięcej tego, na co były zasoby finansowe, ale każdy oddał w tym swoim czasie serce gminie. Dlatego pewnie każdy z taką dumą i z radością patrzy na Sianów po 25 latach i wie, że powkładał poszczególne cegiełki. Osobiście też za pewne słowa z tego filmu, o których wiem ja i osoba, która mówiła, bardzo, bardzo dziękuję. Proszę Państwa, dziękuję wszystkim, którzy przez te 25 lat pracowali od najniższych, najmniejszych stanowisk. Pracowali fizycznie w zakładach, uczyli w jednostkach, w szkołach, zajmowali się kulturą, pracowali w urzędzie. Dziękuję też radnym, wszystkim po kolei. Zaczynaliśmy od dużo większej ilości, jak też padło. Kończymy na 15 radnych. Każdy z nich chciał i chce pewnie, żeby nasza gmina wyglądała jak najlepiej. Ta gmina nie wygląda w tym momencie źle. Moglibyśmy pewnie chwalić się i mówić, ja już w szczegóły nie chcę wchodzić, jak to się rozwijamy, jak to nas dobrze oceniają. Ale są też rzeczy, które musimy dalej naprawiać. Padło o tych, które dalej nas obciążają. Tych rzeczy, które nie wychodzą, nie wyszły, jeszcze długo nie wyjdą, jest naprawdę dużo. Ja nie będę mówił znowu o szczegółach, ale proszę Państwa, ja mam świadomość, że nie wszystko jest idealnie, nie wszystko jest fajnie, nie wszystko się pięknie układa i wszyscy o tym wiemy. Wychodzi nam dużo świetnych rzeczy, ale może wyjść jeszcze więcej fajnych, jeszcze więcej ciekawych i możemy zrobić jeszcze więcej właśnie tu w Sianowie, w gminie i mieście Sianów, bo to tylko tu mamy tak specyficzną i ciekawą atmosferę przy współpracy z organizacjami pozarządowymi. Mamy taki duży potencjał obywatelski, którego nam wszyscy zazdroszczą i o który każdy pewnie zabiega. Ja przyjechałem tutaj, żeby uczestniczyć w bardzo ważnym wydarzeniu. Właśnie w 25-leciu uczczenia samorządu terytorialnego, samorządu lokalnego w mieście i gminie Sianów. Efekty są widoczne tej waszej pracy, tego zaangażowania, które myślę, że na początku oczywiście było może bardziej takie spontaniczne, ale ono jest w dalszym ciągu i wierzę, że tak, że państwo nie wypalicie się, że będziecie w dalszym ciągu poszukiwać nowych wyzwań. Ustawa samorządowa niewątpliwie się sprawdziła, jest jednym z największych efektów naszej transformacji, naszej wolności. Chciałem podziękować wszystkim samorządowcom, chciałem złożyć im serdeczne gratulacje. W tej chwili tak, że tak powiem, ogólnie in gremium będę miał możliwość przekazania jeszcze pamiątkowych dyplomów oraz szczególnego wyróżnienia. Dziękuję bardzo. To w takim razie, Szanowni Państwo, teraz bardzo ważny moment tej uroczystości. Nastąpi wręczenie medali okolicznościowych z okazji 25-lecia samorządności.
Dzień dobry Państwu. Nazywam się Józef Lewandowski, jestem prezesem firmy Agrokom. Bardzo blisko Sianowa, po drodze jadąc do Koszalina, Państwo widzicie naszą firmę. Jest mi niezmiernie przyjemnie, że mogę uczestniczyć dzisiaj w tej Waszej wspaniałej uroczystości. Tym bardziej, że my jako firma też obchodziliśmy niedawno 25 lat istnienia w nowej rzeczywistości. Chciałbym Państwu pogratulować tego wspaniałego jubileuszu. Chciałbym także życzyć Panu Burmistrzowi i Przewodniczącemu Rady doskonałych sukcesów dalszych, takich jak do tej pory realizowaliście. Dziękuję bardzo. Ale to przed, to jest osoba, która jest mi bardzo, bardzo bliska, znaczy jest bliska mojemu sercu, pewnie z punktu widzenia podejścia może do naszego kraju, może z powodu tego, jak patrzę na patriotyzm, jak patrzę na naszą historię. Panie Aleksandrze, zapraszam. Honorowy obywatel naszej gminy nie może nie dostać pamiątkowego medalu. Pan senator, panie senatorze, ostatni są pierwszymi, a pan jeszcze wraca na scenę, więc wiedzieliśmy, że pan ten medal dostanie na końcu, co nie znaczy, że jest inny niż te, które były wszędzie, wcześniej. Proszę państwa, teraz ja pozwolę sobie uhonorować samorządowców. Proszę Państwa, dodam, że to właśnie Senat, a już Państwo wiecie dlaczego, ogłosił rok 2015 rokiem samorządu terytorialnego. Pan marszałek Borusewicz został tym honorowym patronem tego roku. I zdecydował, uznaliśmy z panem marszałkiem, że zostaną wyróżnione osoby, otrzymają dyplomy z okazji 25-lecia samorządu. Macieja Berlickiego, z którym mam przyjemność i zaszczyt od wielu lat współpracować. Rzeczywiście to, co tutaj w Sianowie się robi w ostatnich latach, w szczególności na rzecz promocji, na rzecz integracji, to jest rzeczywiście wielka sprawa. Panie Burmistrzu, życzę Panu z całego serca dalszych sukcesów i tak jak tutaj wszyscy, zdrowia również i dla córki. Proszę mnie odprowadzić i na pana ręce i pana przewodniczącego. Zapraszam. Pamiątkowy list gratulacji. Proszę bardzo. Jest to nagroda jedyna. Tytuł samorządowca 25-lecia miasta i gminy Sianów. Samorządowy 25-lecia, pan Andrzej Matyjaszek.